Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z krótką recenzją. Postanowiłam, że nakręcę właśnie taki oddzielny filmik na temat tego produktu, ponieważ no zachwycił mnie aż tak bardzo, że no zasługuje na oddzielny filmik. I jak tutaj widzicie, jest to pianka do mycia twarzy firmy Andalou i to ona się nazywa tutaj 1000 Róży, 1000 Roses. Do skóry wrażliwej i ja ją stosuję już od 2 tygodni. I pierwsza rzecz, najważniejsza, co mi się bardzo spodobało, to to, że działa rewelacyjnie. I szukałam już od dłuższego czasu kosmetyku, właśnie żelu czy pianki, czegokolwiek właśnie do mycia twarzy, do makijażu, który faktycznie zmywałby mi no taki dosyć mocny, także wodoodporny makijaż i no to jest po prostu to jest ten produkt. Zmywa makijaż rewelacyjnie, nie muszę, wiecie, długo pocierać, po prostu wszystko schodzi od razu. I tak samo też zauważam to, że nie podrażnia moich oczu. Ja miałam dużo właśnie takich żeli, pianek, olejków do mycia twarzy, które no po prostu nie byłam w stanie otworzyć oczu w czasie mycia. Czy tam nawet tak, że już zmyłam wodą, bo no po prostu były, tak mnie to podrażniało, że mnie od razu szczypały. Przy tym tego nie mam. Mogę sobie po prostu zmyć makijaż właśnie oczu, otworzyć je, nic nie wchodzi mi do oka, nic mnie nie podrażnia, więc to jest duży plus. Kolejna rzecz, duży plus, to jest zapach. Zapach jest po prostu cudowny. Takie piękne, prawdziwe róże. Nie wiecie, taki babciny różany zapach, tylko to są takie przepiękne, przepiękne różany zapach, więc też duży plus za to. Bardzo podoba mi się też forma, jest to forma pianki. Wystarczy połowa pompki na całą moją twarz, żeby dokładnie zmyć makijaż. Naprawdę jestem po prostu zaskoczona wydajnością tego produktu. Jest bardzo skoncentrowany. Ta pianka jest taka no mocna, wiecie, to nie jest taka pianka rozwodniona z wodą, to jest naprawdę skoncentrowana pianka, więc wystarczy po prostu połowa. Czasami nawet jak tylko myję twarz, nie mam makijażu na twarzy, tylko 1/3 tej pompki używam i świetnie działa, po prostu świetnie działa, nie wysusza mojej twarzy, nawet miałam wrażenie, że ta skóra jest taka nawilżona, z żadnym innym produktem tego efektu nie miałam, no tylko może i wyłącznie z żelem Acure, ale ten mam wrażenie, że jest o wiele bardziej taki odpowiedni dla skóry wrażliwej, jest taki bardziej delikatny, ale nadal intensywnie działa, nadal bardzo dokładnie zmywa makijaż. No, uwielbiam ten produkt. Kosztuje też około chyba $10. Uwielbiam i na razie będę stosować, dopóki nie polecicie mi czegoś lepszego, ale nie wiem, czy znajdzie się coś lepszego, bo mój ulubieniec. Polecam bardzo gorąco.